krainę miodem płynącą zamieniło się dziś Ełckie Centrum Kultury. To za sprawą kolejnej edycji regionalnego Święta Miodu. Impreza odbyła się w ramach cyklu Ełk Kulinarna Stolica Mazur i była ostatnią w tym roku okazją do promowania żywności regionalnej, powiedział Stanisław Harajda z Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Warmia, Mazury są terenem zielonym, gdzie pszczelarstwo jest rozwinięte dość mocno. Dużo tych pasiek znajduje się tutaj, czyli w północno-wschodniej części województwa. Ja nie chciałbym mówić, że miód jest lepszy od innych, bo wśród tych świąt są i kartacze, i ryby, i ziemniaki. I to, co jest charakterystyczne dla Warmii i Mazur, a miód jest charakterystyczny. A poza tym, żartobliwie mówiąc, jest to 12. ostatnie święto, czyli jest to deser słodki po prostu wśród tych świąt. Podczas Święta Miodu ełczanie i turyści mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat właściwości odżywczo-zdrowotnych miodu. Zorganizowano również kiermasz produktów pszczelarskich. Swoje wyroby zaprezentowali pszczelarze z Warmii, Mazur i Powiśla. Tradycyjnie odbyły się też konkursy na najlepszy miód rzepakowy, lipowy, gryczany i wielokwiatowy. W dwóch pierwszych konkurencjach najlepsze okazały się wyroby z gospodarstwa pasiecznego Bartnik Mazurski, a w dwóch pozostałych zwyciężyło gospodarstwo pasieczne Mostkowo. Jakość miodu zależy przede wszystkim od tego, w jakich warunkach jest on wirowany, powiedział Radio 5 Michał Michałowski z pasieki Michałki z Ełku. Jakość miodu, tego przede wszystkim w jakich warunkach jest on wirowany. Czy on jest teraz w nowoczesnych pracowniach wirowany w sprzedaży bezpośredniej, czy jest to tak jak niektórzy jeszcze robią w namiotach, na polach. Ja wystawię miody i pyłek. Miody rzepakowy, gryczany, wrzosowy, malinowy, akacjowy. Miód ma dużo właściwości odżywczych, bardzo nam pomaga na gardło, na drogi oddechowe. W konkursie na najlepsze ciasto z miodem zwyciężył Królewiec w wykonaniu pani Magdaleny Lipki. W sumie do konkursu zgłoszono 11 wypieków. Jednym z nich było mrowisko mazurskie pani Marty Jerzewskiej z Giżycka, która zdradziła nam przepis na to ciasto. Mąka, jaja, miód, masło, śmietana, trochę spirytusu, no i dodatki, wiórki, rodzynki. Jest smażone na wysokim, na tłuszczu głębokim, wysokiej temperaturze. Później układane, formowane i polewane dodatkowo polewo, która jest wcześniej przygotowana. Organizatorami Regionalnego Święta Miodu byli Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Ełckie Centrum Kultury.